nie tylko z mojego okręgu wyborczego, ale, też z innych okręgów. A to dotyczy oświetlenia, miasta. Chodzi po prostu o wydłużenie czasu świecenia lamp, bo ludzie idąc do pracy z samego rana uskarżają się, że to jest jednak uciążliwe. Światła gasną dosyć, wcześnie i z tego tytułu, czy nie można było przedłużyć o pół godziny, czy ileś, lub częściej, po prostu kontrolować nastawy, bo podejrzewam, że to jest ustawione na, włączniku czasowym, nie? Wyciągnięcie prawdopodobnego problemu. I taki już poważniejszy miał problem, to wynika na ulicy Kolejowej. Uskarżają się ludzie, że tam po prostu co jakiś czas lampy w ogóle gasną i nie ma, światła na tej ulicy. Chciałem to zgłosić naczelnika, ale że naczelnika nie było, dlatego odzywałem się do dzisiaj. To wszystko. Proszę Państwa, zauważyliśmy, że rachunki za światło wzrosły nam z 300 tysięcy prawie do 600 tysięcy, czyli nabudowaliśmy dwa razy tyle ulicy, dwa razy tyle słupów oświetleniowych. Poprzednia Rada Miasta, bo takie były dyskusje, zobligowała mnie do tego wręcz, żeby od godziny 11 do godziny, nie pamiętam której, Tomaszu? Do rana już. Do 6. Tak. Do 6. Na głównych ulicach, bo to nie na wszystkich ulicach, ale Kolejowa jest włączona, Targowa, nie, Przemysłowa, przepraszam, ta obwodnica, tam tu jest masa lamp. Co druga lampa była wyłączana. I tak to się dzieje, prawda? Natomiast mieliśmy teraz awarię związaną z... To do końca nie wiadomo, czy to z naszej winy, czy z winy Zakładu Energetycznego, bo to jest, że przepaliły nam się sterowniki i w tej chwili w ogóle nie ma tych oszczędności i całą dobę palą się. Oczywiście jest awaria usuwana, ponieważ to trzeba poprogramować wszystkie zegary z powrotem. Niektóre się przepaliły. Mówię, nie wiem, czy ze względu na przepięcie, czy ze względu, no myślę, że Zakład Energetyczny nam wyrówna straty, czy na to, że była też niedawno znowu zniszczona szafa na skrzyżowaniu ulicy Przemysłowej, tak, i tej tamta rogowa, która jest niszczona dosyć często, my zgłaszamy to na policję, policja raz ustaliła sprawców, okazuje się, że teraz czynili do innych sprawców. No mamy tam problem z tymi terenami, one nie są zamieszkałe. Nie ma jeszcze zasiedleń takich, jakbyśmy chcieli. Ale generalnie tak to mam robić. Rozumiem, że jeżeli będzie inna decyzja Rady Miasta, my to cofniemy i wydłużymy. Ale to ja bym prosił o to, żeby komisje przeanalizowały ten temat, bo moim zdaniem to, co było, jest dosyć rozsądne, ponieważ nie w połowie nam zmniejsza koszty, ale o 1/3, tak? I na przykład ulica, która jest bardzo mało uczęszczana, a jest najdłuższa dzisiaj, jeśli chodzi o ulice nasze miejskie, czyli ulica Marii Dąbrowskiej i Aleksandrowska, to jest dosyć spory wydatek i spory koszt, jeżeli chodzi o oświetlenie. W związku z tym, no, swego czasu, kiedy ona była, to tam w ogóle na pewno nie było domów i nie ma domów, nie, na tej ulicy. Ja rozumiem, że jest to niewygodne dla ludzi ewentualnie biegających, spacerujących, ale po 11, ja bardzo zwracałem uwagę na to, tak? To nie jest aż tak źle, bym powiedział. Natomiast możemy oczywiście nie włączać, tylko trzeba się liczyć z tym, że te 200 tysięcy trzeba będzie dodatkowo na oświetlenie wyłożyć, tak? No to jest coś za coś. My wyłączamy to w ramach oszczędności co drugą lampę. Nie każdą, tylko co drugą. To wszystko. Wydłużenie czasu świecenia w tym okresie, kiedy ludzie idą do pracy, bo one po prostu za wcześnie one gasną, bo w nocy ja to rozumiem, że należą włączyć te zegary. Chodzi w tym momencie, kiedy ludzie idą do pracy, uskarżają się, tak, dokładnie nie idą, jest ciemno, nie wiem, przejść nam, że jest łatwe. Ale to czujnik zmieszkowy. Jasno się robi. To gasło. Nie zawalało to. Ja wiem. Razem się umówimy, ja z psem wyjeżdżam i widzę. Ja na przykład monitorowałem do prezesa, żeby coś zrobili, bo paliły się, było zupełnie jasno. Albo jak się paliły, to nam świeciły światło, w okno po prostu. Kwestia podejścia. To znaczy odnośnie tego, co tutaj kolega radny powiedział, odnośnie ulicy Kolejowej, to faktycznie, bo do mnie akurat zgłaszała też jedna osoba, to pewnie była awaria, być może, że i one się nie paliły nawet. No a tutaj to, no nie wiem, tutaj akurat ja nie wiem. Zrobimy inspekcję, to radni muszą zobaczyć i zdecydujecie, no jeżeli chcecie, to musimy wydłużyć.
wydłużyć, mogło się palić dłużej, tylko mówię, konsekwencje będą takie. Dobrze, no, my to zrobiliśmy. Dziękuję panie burmistrzu. Myślę, że tutaj sprawa jest, tylko można sprawdzić ją dokładnie, żeby delikatnie.